Chciałabym powiedzieć, że dziś się spełniło moje marzenie, które przez 5 lat, od czasu kiedy byłam na pierwszym kongresie w 2009 roku, zaczęło się iskrzyć. Wówczas to właśnie pomyślałam, że można by na grunt lokalny przenieść takie właśnie kongresy. Dlaczego? No dlatego, że bardzo mało kobiet z takich miejscowości, czy z takich rejonów jak Koszalin, może niestety, ale wyjechać do Warszawy. Ze względów oczywiście ekonomicznych często, ze względów rodzinnych i czasowych. Dlatego ja osobiście już od 2009 roku monitorowałam do Kongresu Kobiet, żeby można było robić takie kongresy, żebyśmy my tutaj lokalnie, kobiety, które doświadczamy tego wszystkiego, mogły mówić o tym, mogły się jednoczyć, solidaryzować. I to jest najważniejsze. Annę Magrytę Urbat, współorganizatorkę, która przyczyniła się do dzisiejszego dnia, z którą razem współpracowaliśmy. Razem otworzymy kongres dzisiejszy. Ogłaszamy pierwszy regionalny kongres Koszalinie za Kopardry. Kobieta awansuje, to wcale niekoniecznie zatrudnia kobiety. Jeżeli, no, wystarczy popatrzeć, jak jest w ministerstwach. Jeżeli już kobieta została ministrem, to już na ogół wiceministrami są mężczyźni, nie w połowie, tylko w 100 czy 90%. Dyrektorami departamentów są mężczyźni. Unia Europejska oczywiście stara się z tym walczyć, a parytety. Ja jestem ogromną zwolenniczką parytetów. Uważam, że one powinny być uchwalone, że nas powinna być połowa na listach, że powinnyśmy mieć połowę pierwszych, drugich, trzecich, czwartych miejsc, żeby to właśnie, żebyśmy nie były tylko gdzieś tam między 15 a 24 miejscem i wtedy zapełnimy tę kwotę, którą teraz mamy. Ale przecież, czy do tego potrzebna jest ustawa? Przecież żadnej partii nikt nie zabrania dać połowy miejsc kobietom. No ale niestety, jeżeli nie ma tego przymusu ustawowego, to tego się nie robi. Ogromną przeszkodą w realizacji równouprawnienia kobiet jest przemoc wobec kobiet. Jest to przemoc, tak jak już mówiłam, w każdej dziedzinie. No to, że nas nie ma połowy we władzach ustawodawczych, no to dlatego właśnie ustawy są konstruowane z punktu widzenia męskiego. Jako osób trochę uciśnionych w Polsce, ja chciałam powiedzieć, że pierwsza rzecz to taka, że Polska jest kobietą. Zatem jestem przekonana, że w naszym kraju, kobiecym kraju, dajemy sobie radę i to nie od wczoraj, ale historycznie tak. Chcę także powiedzieć o takiej rzeczy, którą mówię na wielu spotkaniach i która jest dla mnie, no same panie ocenicie. Wiceprzewodnicząca swego czasu Rady Miejskiej dość dużego miasta w naszym województwie, zaproszona na jakąś uroczystość, usiadła w jednym z ostatnich rzędów. Przechodzący pan prezydent mówi, ale nie tu, do przodu proszę. Jesteśmy statystycznie lepiej wykształcone. Statystycznie jest nas nieco więcej niż panów, ale gdyby przyjrzeć się naszemu uczestnictwu w życiu politycznym, myślę o członkostwie w partiach, to jesteśmy w absolutnej mniejszości. Jestem przekonana, że większość kobiet, która świetnie działa w organizacjach pozarządowych, tam gdzie trzeba konkretnie zrobić coś dla kogoś, za konkretne pieniądze, o które coraz lepiej umiemy się starać, tam jesteśmy. Nie mamy odwagi i musimy te bariery przełamać, stąd moja obecność. Na początku, jak tylko pojawiła się idea Kongresu Kobiet, to najpierw fantastycznie, też zresztą byłam bardzo mocno zaangażowana, a później tak mi brakowało takiego też uczestnictwa mężczyzn. Pomyślałam sobie, jeżeli mówimy o problemie dotyczącym kraju, o problemach gospodarczych, o problemach społecznych, to dlaczego mówimy tylko w jakimś no, w miarę zamkniętym gronie? Po czym nastąpiło
takie przeobrażenie też i zrozumiałam, że faktycznie w tym gronie powinniśmy o tym rozmawiać najpierw. Zadowolonym z tej obecnej ustawy, bo ona rzeczywiście nic tak naprawdę nie wnosi, jest jakby klepnięciem tego, co mieliśmy do tej pory, bo no, takie było założenie, że my przecież mamy prawo dobre, więc właściwie o co chodzi. I dlatego no, to jest przykład bardzo wadliwego wprowadzania, czy jakby uwzględniania prawa unijnego, które niestety dość często się zdarza. To znaczy, że często podchodzimy do pewnych zobowiązań międzynarodowych, w tym również unijnych, w sposób niezwykle formalistyczny, co związane jest z tym, że nam się pewne sprawy nie podobają. A skoro nam się nie podobają, to w związku z tym robimy to tak, żeby było, żeby się nie czepiała ta komisja, ale jednocześnie robimy tak, żeby tego nie zmienić. Bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym mamy przyjemność gościć wiele panie z Warszawy, które przyjechały specjalnie do Koszalina na Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie. Prowadzimy obecnie panel na temat barier w rozwoju kobiet, w życiu politycznym, w przedsiębiorczości. Generalnie rzecz biorąc, panie wypowiedziały się, że te bariery istnieją i coraz trudniej kobietom jest zaistnieć. Pomimo wszystko, że mówimy bardzo dużo, to jednak kobiet w polityce ciągle jest za mało. Ciągle kobiety są umieszczane gdzieś tam na końcu listy. My jako Stowarzyszenie Era Kobiet i Stowarzyszenie Aper, to chciałbyśmy wspierać kobiety, chciałbyśmy, żeby aktywizowały się w życie polityczne, w życie społeczne. Nie może do tego dojść, jeżeli nie będą się szkolić, dlatego powinno być też jak najwięcej szkoleń, warsztatów związanych z asertywnością. My musimy nauczyć się od mężczyzn, ale też musimy nauczyć się od specjalistów. Poza tym Kongres Kobiet to idea ponadpolityczna, ponad podziałami. Spotkały się tutaj kobiety o różnych poglądach, z różnych środowisk. I właśnie najważniejsze jest to spotkanie. Spotkanie kobiet, które wymieniają doświadczenia, które mogą poczuć się, że są w odpowiednim miejscu, są zrozumiałe. I według mnie idea Kongresu Kobiet na dzień dzisiejszy została przeniesiona dalej. Mam nadzieję, że mniejsze miejscowości, gdzie reprezentantki były tutaj na kongresie, zostanie zaszczepiona i również będą organizowały u siebie kongres kobiet. Dziękuję bardzo. Krzyczymy koszalin. Pójdzie po